Odkopano strop i ściany jednego z bunkrów w Zbrosławicach, ale nie po to, żeby go wyburzyć. Powstanie w nim pub, który będzie częścią kompleksu gastronomiczno-hotelowego. Schron bojowy przy ulicy Wolności jest jednym z 9, które Niemcy zaczęli budować w Zbrosławicach kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Większość nie została ukończona, w niektórych nie zdjęto nawet szalunku. Tylko w jednym, właśnie tym przy ulicy Wolności, została osadzona kopuła obserwacyjno-bojowa. To rarytas dla pasjonatów fortyfikacji. Podczas remontu nie natrafiono na żadne łuski i pociski, co potwierdzałoby informację, że w rejonie schronu nigdy nie toczyły się żadne walki. Schrony ze Zbrosławic to część tzw. pozycji górnośląskiej, ponad 40-kilometrowej linii umocnień wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej. Powstało wtedy 26 schronów bojowych. Biorąc pod uwagę, że 9 z nich znajduje się w powiecie tarnogórskim, można stwierdzić, że mamy pod nosem niezły kawałek historii niemieckiej myśli wojskowej. W Zbrosławicach można obejrzeć 5 typów schronów, wszystkie, które wybudowano na pozycji górnośląskiej. 2 z nich można spotkać tylko w tej miejscowości.